Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Wczoraj wieczorem i dziś od rana trudne warunki na lubuskich drogach. Z powodu intensywnych opadów śniegu na niektórych wzniesieniach w Gorzowie autobusy MZK i auta ciężarowe miały problem z podjechaniem pod górkę. Pokazujemy Państwu zdjęcia z portalu Gorzowianin, na których widać, jak kierowcy zmagali się z trudnościami. Na miejskie trasy szybko wyjechały pługopiaskarki. Większy problem był jednak na lokalnych drogach w podgorzowskich miejscowościach, gdzie zalegała warstwa śniegu i lodu. Doszło do kilku kolizji, między innymi w Santoku i Wawrowie. Policjanci apelują, by zdjąć nogę z gazu i zachować bezpieczny odstęp od aut innych kierowców. Zarząd gorzowskiego szpitala twierdzi, że walczy o utworzenie oddziału kardiochirurgii. Są specjaliści, lecznica jest gotowa do zakupu sprzętu. Zdaniem zarządu województwa lubuskiego i dyrekcji lecznicy na przeszkodzie staje wojewoda i minister zdrowia, którzy, jak podaje zarząd, negatywnie opiniują plany inwestycyjne lecznicy. W planie transformacji nie przyjęto do realizacji wniosków w tej sprawie, mówiła marszałek województwa podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze. Chciałabym mocno wierzyć, że rząd, wojewoda chce koordynować, tak? Chce przejąć koordynację nad lubuską ochroną zdrowia, ale to są nasze szpitale, za które odpowiada samorząd województwa. Samorząd województwa jest organem prowadzącym. Mamy przyjęte plany rozwoju tych jednostek, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. To jest pełna odpowiedzialność również finansowa. I teraz nagle wojewoda negatywnie opiniuje rozwój naszych szpitali w stosunku do powiatowych, bo w powiatowym szpitalu może być kardiochirurgia, a w szpitalu wojewódzkim, wielospecjalistycznym, ma nie być. Nie możemy się z tym zgodzić, dlatego nie zgadzamy się z tym, żeby za biurka wojewoda, minister zdrowia, który na co dzień nie odpowiada za te szpitale, podejmuje decyzje ze szkodą dla mieszkańców, dla pacjentów. Sam pan konsultant wojewódzki moim zdaniem bardzo trafnie określił potrzeby województwa. Jeżeli chodzi o liczbę operacji kardiochirurgicznych w skali roku, jest to około 810-860 operacji. Przybyliśmy tu po dokładnej analizie i po prostu przeanalizowaniu mapy potrzeb województwa lubuskiego. Przy czym no nawet sam układ geograficzny województwa przywodzi od razu na myśl takie spostrzeżenie, że ten oddział kardiochirurgii w Gorzowie Wielkopolskim powinien być, ponieważ województwo rozciągnięte z południa na północ i mamy na razie tylko jeden, nie największy ośrodek, który jest zlokalizowany praktycznie przy samej południowej granicy województwa. My doceniamy bardzo duże zaangażowanie Zarządu Województwa Lubuskiego, pani marszałek, w modernizacji i w rozwój służby zdrowia, ale nigdy nie jest tak, żeby było dosyć. Dzisiaj widzimy wielką potrzebę, jeśli chodzi o kardiochirurgię w Gorzowie. Gorzowski Szpital jest przygotowany, ma kadrę i może takie zabiegi robić. Dlatego nie rozumiemy opinii wojewody, konsultanta wojewódzkiego i jako Lubuski Zespół Parlamentarny będę namawiała kolegów, żeby poparli takie stanowisko i żebyśmy mogli je skierować zarówno do ministra zdrowia, jak i do wojewody lubuskiego. Tym bardziej, że w odpowiedzi na interpelację poselską, którą razem z panem posłem Sługockim i panią poseł Moniką Wielichowską, wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, skierowaliśmy do pana ministra, mamy odpowiedź, że minister jest jak najbardziej za rozwojem takich form opieki nad pacjentami. Do zarzutów o brak zgody na uruchomienie kardiochirurgii odniósł się wojewoda lubuski. To nie jest prawda, tylko wprowadzanie w błąd mieszkańców, zaznacza Władysław Dajczak. Wraz z dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia odpierał zarzuty podczas konferencji prasowej w Gorzowie. Zarzucili oni manipulację i poświadczenie nieprawdy w tej sprawie.
Pan prezes mówi, że nie ma oddziału kardiochirurgii, tak, pani dyrektor? I 20 grudnia wystąpił do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zarejestrowanie takiego oddziału i już 21 grudnia decyzja została wydana i taki oddział został zarejestrowany w szpitalu w Gorzowie. Posługiwanie się te przez naczelnego lekarza szpitala nieprawdziwymi informacjami, wykorzystywanie pewnych statystyk co do braku zaopiekowania dla prawie 500 Lubuszan w kwestii właśnie kardiochirurgicznej jest równie nieprawdziwe. Będziemy za chwilę, pani dyrektor o tym powie. Także, drodzy państwo, bardzo smutna, bardzo żenująca konferencja, która pokazuje, że dla niektórych osób nawet taka ważna dziedzina, jaką jest zdrowie Lubuszan, jest polem do różnych gierek, do różnych jakichś manipulacji, stosowania polityki PR-owej. To bardzo smutne. I jedna prośba jeszcze do pani marszałek dzisiaj. Też to jest prośba w imieniu ministra Kraski, z którym rozmawiałem. Niech pani marszałek w szczycie piątej fali, która przed nami, nie próbuje manipulować w tym, co udało nam się tak z takim trudem wypracować i co służy bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia w związku z koronawirusem. Jakiej trzeba nieodpowiedzialności, aby proponować, że w tej sytuacji będziemy tworzyli jakiś nowy szpital i to jeszcze w miejscu, gdzie nie ma systemu związanego z dostarczaniem tlenu dla pacjentów. To jest wręcz niewyobrażalna nieodpowiedzialność. Apeluję do pani marszałek o współpracę, o wspieranie tych działań, które prowadzę jako wojewoda odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców. Proszę o takie rozmowy, o spotkania, o wspólne decyzje. A jeśli pani marszałek nie ma w tym względzie nic do zaproponowania, to bardzo proszę, aby nie przeszkadzała w tych działaniach, które prowadzimy, aby zapewnić Lubuszanom bezpieczeństwo zdrowotne w tym trudnym czasie, który przed nami. To nie wojewoda zajmuje się wprowadzaniem jakichkolwiek danych do wojewódzkiego planu transformacji. Wojewódzki plan transformacji jest opracowywany, projekt tego planu jest opracowywany przez Wojewódzką Radę do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, która zgodnie z ustawą składa się z 13 członków, w której przedstawiciele wojewody to są 3 osoby. Pozostałe osoby to przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, między innymi centrali NFZ-u, pani marszałek, Państwowego Zakładu Higieny, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, Konwentu Powiatów. Tak więc grono tych osób, które współtworzyło już na pierwszym posiedzeniu, członkowie przegłosowali negatywnie to działanie jako niezasadne ani klinicznie, ani ekonomicznie, ponieważ zabezpieczenie świadczeń kardiochirurgicznych w naszym województwie jest na ten moment wystarczające. Co więcej, ośrodek kardiochirurgiczny działający w Nowej Soli ma jeszcze duży potencjał do przyjmowania kolejnych pacjentów. Ma doskonałe doświadczenie, wieloletnie doświadczenie, fantastycznych fachowców i to wszystko daje właśnie, zapewnia bezpieczeństwo osób, które z tegoż ośrodka korzystają. Jeszcze dodam, że w momencie, gdy po tej pierwszej radzie przedstawiliśmy projekt dokumentu do ustawowo wskazanych 8 instytucji, w tym także do pani marszałek, pani marszałek ponownie przywróciła ten zapis, czy wnioskowała o przywrócenie zapisu dotyczącego oddziału kardiochirurgii w Gorzowie Wielkopolskim. Niemniej jednak rada w oparciu o wszystkie dane, także o opinię konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii odrzuciła jako niezasadne działanie i nieracjonalne, tak, z punktu widzenia i klinicznego, i ekonomicznego. Jeżeli wczoraj ja słyszę od kierownika podmiotu, że oddziału nie ma, a oddział miał mieć 21 łóżek, zgodnie z tym, co podmiot sam zadeklarował, taki jest wpis w rejestrze, to przyznam, że istnieje podejrzenie poświadczenia nieprawdy, a jest to kwestia już odpowiedzialności karnej. Ja podam przykłady konkretnych, rzetelnych danych, faktów. 835 hospitalizacji w 2020 roku w oddziale kardiochirurgii w Nowej Soli. 835 hospitalizacji. Migracja w tym samym roku, czyli liczba osób,
które z województwa lubuskiego leczyły się w zakresie kardiochirurgii poza naszym województwem, 58 osób. Nie wiem, skąd padały wczoraj dane dotyczące 500 osób, które mają niezaspokojone swoje potrzeby, bo w 2020 roku na zewnątrz było 58 osób, a w 2021 było to 7 osób. Poza naszym województwem Lubuszan leczyło się w zakresie kardiochirurgii. Z danych, którymi dysponujemy, nie wynikało, że jest taka potrzeba. Co więcej, zajrzeliśmy do map potrzeb zdrowotnych, które również określają w skali całego kraju potrzeby w zakresie kardiochirurgii. I z tego dokumentu również nie wynikała ta potrzeba. Ale ponieważ zawsze te nasze analizy mogą być obciążone jakąś pomyłką, w związku z tym postanowiliśmy zapytać o opinię w tej kwestii konsultanta krajowego, tu chciałabym zdecydowanie zaznaczyć, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii. Otrzymaliśmy odpowiedź jednoznaczną, tu chciałabym zaznaczyć, że to była jednoznaczna odpowiedź, nie budząca żadnych wątpliwości, która potwierdziła brak potrzeby uruchomienia świadczeń czy kolejnych podmiotów, które będą udzielały świadczeń w zakresie kardiochirurgii. Zapewniam Państwa, że pacjenci w województwie lubuskim nie oczekują w żadnej kolejce, jeśli chodzi o świadczenia kardiologiczne. Nie ma kolejek, to jest dla nas sygnał, że pacjent może w każdej chwili skorzystać z tej pomocy, jeśli tylko jest taka potrzeba. Co więcej, szpital w Nowej Soli i oddział kardiochirurgii ma jeszcze możliwości, czyli my na bieżąco analizujemy i obserwujemy sytuację. Jeśli cokolwiek się zmieni, wtedy będzie czas na podejmowanie takich decyzji. Gorzowski magistrat pracuje na razie normalnie. Ministerstwo Zdrowia podało, że administracja publiczna powinna przejść na pracę zdalną. Ratusz czeka jednak na odpowiednie rozporządzenia w tej sprawie. Wszystko to w związku z wysoką liczbą zakażeń na COVID-19. Przypomnijmy, że to już ponad 36 tysięcy potwierdzonych przypadków. W miejscach publicznych nadal obowiązują obostrzenia. Chodzi o limity osób przebywających w pomieszczeniach oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w Lubuskiem odnotowano dziś ponad 514 nowych przypadków zakażeń. Zastosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, ale urząd będzie pracował normalnie. System, który wprowadzimy, będzie systemem naprzemiennym z wykorzystaniem pracy zdalnej, po to, by minimalizować ryzyko zagrożenia zachorowaniami, ale żeby praca urzędu przebiegała bez zakłóceń. Gorzowska projektantka mody Natalia Ślizowska wraz z delegacją z Lubuskiego bierze udział w targach Expo w Dubaju. Lubuszanka prezentuje kolekcję ubiorów inspirowanych walorami przyrodniczymi regionu. Kolekcja liczy 50 projektów. Pierwszy z trzech zaplanowanych pokazów okazał się wielkim sukcesem. Kreacje lubuskiej projektantki mody zachwyciły gości, którzy zatrzymywali się i bili brawa. Była także ekspozycja stała. Czuję się bardzo dobrze, jestem podekscytowana, ponieważ pierwszy raz tutaj. Pokazy to wyjątkowa atrakcja tutaj, jak się okazuje, zwłaszcza w naszym polskim pawilonie, bo nie jestem pierwszą artystką, która tego typu wydarzenia zrealizowała. Zostały bardzo dobrze przyjęte. Ja chociażby widzę bardzo, bardzo dużo oznaczeń i zdjęć na Instagramie. Ten wyjazd dla mnie jest wielkim wydarzeniem, takim bardzo ważnym emocjonalnie, że tak powiem. Pierwszy raz jestem gdzieś tak daleko od domu, w ogóle w celu prezentacji własnych projektów, także czuję się wyróżniona, że mogę tutaj być. Udało nam się pozwiedzać pustynię bardzo szybko samochodem po bardzo stromych terenach. Było to trochę jak jazda na karuzeli w Wesołym Miasteczku. Widzieliśmy różne atrakcje tam na pustyni, takie jak pokaz ognia, taniec brzucha. No i mieliśmy okazję już oczywiście zasmakować wielu tutejszych potraw. Moje ubiory na ekspozycji czasowej pozostaną aż do końca tego tygodnia. Ja chciałam powiedzieć, że nie tylko tutaj udało się zrealizować pokazy, ale także są manekiny, które prezentują moje ubrania. I nie tylko, bo jeszcze dodatkowo, jak to ja, wkręciłam też różnych innych artystów po to, żeby prezentować
pokazywać to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, czyli wyświetlane są różne materiały, które zostały przygotowane, na przykład film, który został przygotowany przez Łukasza Bernasa, wystąpiły w nim modelki, które zamieszkują nasz region, także fotografie Macieja Kurłowicza również są wyświetlane, makijaże do sesji, w ogóle do filmów zrobiła Karolina Kulska, wystąpiły na tych wszystkich filmach i zdjęciach Naomi, Paulina i Ludmiła, a także podczas pokazów leci projekcja stworzona z plenerów zaczerpniętych z województwa lubuskiego. Ale to nie tylko, ponieważ jeszcze dodatkowo stało się coś niesamowitego, o czym nawet ja nie wiedziałam. W pewnym momencie zobaczyłam w Dubaju pokazy z ulicy Chrobrego. Także to mnie bardzo cieszy, że kawałek mojego najważniejszego świata, czyli działalności z Chrobrego, pojawiły się po prostu spontanicznie w Dubaju. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam w poniedziałek o godzinie 17.30. Tymczasem życzę miłego weekendu.